zakupy zrobione, miejsce wylosowane. Losował to komputer, było tak bardzo amerykańsko, ale fajnie, fajnie. Jest 25 drużyn, albo 26, czyli ponad 50 zawodników. Bardzo fajnie, naprawdę jestem w szoku. No i bardzo dużo nagród, no i piękne puchary, słuchajcie. Taka ciekawostka, wszyscy w tych maseczkach na rozpoczęciu, naprawdę nie widziałem czegoś takiego jeszcze i chyba nie zobaczę. Tak mi się wydaje, że czym bardziej człowiek jest niedoświadczony, tym więcej sprzętu ma. Takie więcej sprzętu niż talentu. Ja dzisiaj zabrałem ten mój taki zawodniczy sprzęt, no bo to w sumie zawody. Niemniej jednak na kolejnych odcinkach postaram się odchudzać ten sprzęt z rzeczy zbędnych, że tak powiem. Myślę, że to może być dosyć ciekawe. Dzisiaj na przykład mam takiego profesjonalnego tripoda, żeby wędziska stały równo. O tym wam opowiem za chwilę. Natomiast nie są przydatne na co dzień. Słuchajcie, w żadnym wypadku nie jestem jakąś wyrocznią odnośnie tego, jak powinno się łowić. Natomiast mój zestaw, taki zwykły, nie powiem, że to jest jakiś zawodniczy, którego się na pewno nie wstydzę, bo to też jest ważne, żeby nie pokazywać głupot. No to wiadomo, ciężarek to tak jak u wszystkich, ale co jest takie istotne? Zobaczcie, mam na tej mojej żyłce, która ma dokładnie 0,5 mm, czyli 0,50, mam dwa stoperki. I teraz ja robię troszeczkę inaczej niż koledzy, pokazywali to wam w tamtym odcinku. Oni pokazywali, żeby tutaj założyć krętlik. Ja mam nieco ciekawsze chyba rozwiązanie, ponieważ można dostać takie oto klipsy. To jest taki specjalny klips, można kupić w zasadzie dwa rodzaje. Jeden to jest takie zwykłe kółeczko, które ma dziurkę przewierconą tak i tak. I po prostu z jednej strony wsadza się żyłkę jedną, z drugiej strony drugą i on nie jest odpinalny. Natomiast ten jest odpinalny, można odpinalny, zapinalny, nie wiem jak to nazwać. Można go po prostu zapiąć. Sprawdźmy to. Zobaczcie, wsadzam. Słychać takie drobne klik. Kręci się. Widzicie? Bardzo fajna sprawa. Natomiast jak nam się znudzi ten króciutki przyponik, a pyk i zobaczcie, jest odpięty. A, jeszcze jedno. Tak jak mam tutaj ten klips, to mam na całej tutaj długości kilka takich stoperów, ponieważ jak zauważę, że powiedzmy ryby mi ściągają dany stoperek nisko, czyli on się już, że tak powiem, wyrobił, to przypinam klips wyżej i wtedy mam dwa stoperki, które mi pracują. Także na takiej jednej żyłce mam od 3 do 6 takich stoperków i mogę sobie naprawdę regulować na wszystkie różne sposoby. Ładny leszczyk, zobaczcie. Kurczę, no coś się zaczyna dziać. Opowiada, jak daleko było? Coś koło 70 metrów, ale w Zielsku. W Zielsku? Tak. Dwa razy odczepiałem Zielsko, ale... ale tam siedzi, jest. To prawie ci miarki nie starczy, słuchaj. 54 cm. Ładny! Na naszym łowisku jest mega dużo zielska. Naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Zobaczcie, żyłki się po prostu plączą od tego zielska. Porwałem jeden zestaw, ten nowy, ten komiczny. Trochę szkoda, bo to 4 dychy kosztuje. Ale jest naprawdę mega dużo zielska. Trzeba zarzucić i bardzo mocno kontrolować, co się dzieje, bo jak zostawisz na chwilę, po chwili masz coś takiego, a po dłuższej chwili, po 10-15 minutach, w zasadzie już nie jesteśmy w stanie wyciągnąć tego naszego zestawu. Się łowi, nie? Się łowi, no. Ale coś dołowiliście? Nie, na razie nic. Na razie. Straszna betoniarka. No właśnie.
Także dużo zielska, ponoć tam dalej w sektorach nie mają w ogóle zielska. Stanowisko dalej nie mają. No widzisz, no to możemy sobie podać ręce. My mamy sałatę i trochę mięsa do sałaty, nie? A... Czyli taki komplet. No. Zajrzymy mu w skrzynkę. Ja, w skrzynce nic ciekawego. Co to jest, facet? Tak poplątane. To nie jest poplątane, to są same troki do dowiązania. Na szybko do dowiązania. Także same haczyki z bzdurkami dla flądry. A co ja tam podejrzę, słuchaj, no, co to... Nie samym człowiek rybą żyje, nie? No. Krzysztofie, jakbyś miał jednym słowem opisać dzisiejsze zawody? Super. A myślałem, że powiesz zielsko. To już wiadomo. Trochę roboty jest z tymi szczytówkami, co? No ja to lubię. Tylko na to ja będę łowił. I co, myślisz, coś tam jest? Na razie zielsko widać. Było, mówisz, branie duże, opowiadaj. Było branie. No, ale czy dalej coś jest? No, coś mamy. Jest, coś jest. Czemu wypuszczamy? Niestety niewymiarowy. Żeby miał 30 cm, byśmy go wzięli. Hehe, i byśmy wygrali! Takie, branie było takie, że szczytówka dwa razy tak. Aha. Od razu, gwałtownie. Jeszcze lepiej niż leży. Dobra, ale długo miałeś wędkę w wodzie? Że nie masz zielska? Ja wiem, całe minę. 10 minut temu. O! Czyli by się coś by się polepszyło, to ja idę zobaczyć do swoich. A może nie będzie zielska? Ta jest wymiarowa już. 35. 35? Ło, tak, ty kurna, chłopie. Same rekordy. Już jest koło 12 w nocy, więc chyba późno. Ma być jakiś catering koło 12. Cieszę się, że przyjechaliście. Głodny. Ja jestem taki głodny. Pierwsza w nocy. Postanowiłem nagrać siebie tak z ręki, żeby nie było, że tylko Krzysiu u nas łowi w zespole. Witaj, niedzielny poranku. O, idziemy zrobić na robala zestawy, bo no może leszcz weźmie jeszcze. A tak, zobaczcie, za mną wschód słońca, to kuro, jakoś to przetrwaliśmy. A 20 godzin czy 24 godziny na plaży to byłoby mega ciężko. 12 już wam powiem, że jest ciężko. Uwierzcie mi na słowo, kto nie był, to niech przyjedzie tutaj w przyszłym roku na noc duet. Po co macie patrzeć na mnie? Lepiej popatrzcie sobie na wschód słońca, bo może być ciekawy. Grześka, jadę tutaj z tym, nie chcę tam się posłuchać. Na spokojnie. 53. No, 53. Równe? No. No tak, bo ta jedna jest za ten, nie? Jakbyś takiego leczał Maldo? Żeby ten... To kupelone 77. Nie ma, 60. Kupelone ciężko taką złapać. 76. I po zawodach dostałem takie oto dwa ładne kubki. Złowiliśmy 3 rybki, bardzo dużo zielska. Jeżeli chodzi o najdłuższą rybę, to drużyna Wajmanów złowiła długaśnego, chyba 75 cm węgorza. No i po prostu pozamiatane, także te zawody skończyły się tak, a nie inaczej dla naszego zespołu Morskiej TV, aczkolwiek ogólnie było bardzo udane. Ponad 100 rybek, tylko to zielsko. I piąteczka. Cześć, trzymajcie się.